że drużyna posuwa się bardzo fajnie do przodu, pracuje na treningach, to jest naprawdę jestem bardzo, bardzo mocno zachwycony tym, jak chłopcy pracują na treningach, ale musimy sobie zdawać sprawę, że mimo sparingu wygranego to były mankamenty na boisku i przed nami jeszcze dużo pracy. No, mamy jeszcze troszkę czasu do ligi i pewne rzeczy musimy poprawić, ale widzę charakter drużyny tutaj w tym meczu z bardzo dobrym przeciwnikiem, który też piłkarsko, szczególnie w pierwszej połowie, nieźle operował piłką. No, przeciwstawiliśmy się temu, także no, tak jak pan mówi, mały kroczek do przodu. I w tej chwili koncentrujemy się na meczu z Zambrowem. Mamy jeszcze Puchar Polski po drodze, ale ten Puchar Polski traktujemy jako taki też krok w przygotowaniach do ligi. No na plus na pewno już gra w defensywie, jeżeli chodzi o organizację gry w defensywie. Nieźle to wyglądało. Organizacja po przejęciu piłki, czyli tak zwany transfer pozytywny, też już nieźle funkcjonował. Potrafiliśmy grę otwierać do przodu. Napastnicy, zawodnicy ofensywni chcieli grać, byli aktywni pod grą. Otwieraliśmy grę do przodu. Naprawdę te piłkarskie elementy już wyglądały nieźle. Ale to no, zdaję sobie sprawę, że jeszcze parę wielkich kroków przed nami.